Witam wszystkich widzów kanału. Chcę pokazać akwaria, które rozmrażam w skalarku. To są akwaria o długości 120 cm, szerokie na 40, wysokie na 40. Podzielone dolne akwarium na 3 komory, a górne akwarium na 4 komory. Przez przystaweczki uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór do robienia właśnie kotników, oddzielenia części akwarium, dzielenia na kilku części i tak dalej. Można przesuwać komory, będą większe, mniejsze. Przegródki zrobione z pleksy 2 mm, nawiercone otwory, żeby był normalny przepływ wody. Jest, pleksa jest naprawdę dobry materiał w akwarystyce, bo można dać dowolny kształt, widać listek kształtu. To jest normalna listwa była pod wpływem temperatury, a grzebnicą dam ten kształt, który po prostu pasował mi. Temperaturę trzymam w tych akwariach 29 stopni, ponieważ akwaria przeznaczone do rozmnażania hodowli skalarków, więc temperatura musi być wysoka. pH 7 raz w tygodniu zmieniam około 20% wody. To powoduje, już do tarla, symuluje ryby do tarla. Co chciałem powiedzieć, tu jeszcze samiczkę nie odlada ikry, po prostu przymierza się, sprawdza listek, gdzie będzie odladać wyżej, niżej, bo czasami skalarek lubi odłożyć niżej, a czasami pod wyżej, pod powierzchnią, od razu bezpośrednio. Jeszcze poczekajmy trochę, bo samiczka teraz czyści ten listek z pleksy, jak widać, przymierza się, sprawdza co i jak. Samec broni swoją komorę od sąsiadów. Jeszcze nie jest ubarwiony tak jak trzeba. Za chwileczkę, jak zaczną odkładać ikrę, będzie widać, jakie jaskrawe kolory przyjmie samec. Jeszcze troszeczkę poczekajmy. A chciałem powiedzieć, że akwaria postawione na kantówkach o wymiarach 20 na 50. Oczywiście z góry idzie mata, żeby akwarium spokojnie siadł na to. No i tyle chyba. Teraz zobaczymy, jak odkładałem ikrę. Udało mi się sfilmować właśnie ten cały proces. Dzięki tym przegródkom w jednym akwarium odłożyli ikrę od razu 2 pary i w drugim podejrzewam 1 albo 2 pary. Tam dalej będzie widać w filmiku. No i teraz samiczka odkłada ikrę, samec już ubarwiony. Już poszedł. Już. O. Proszę bardzo. Widać cały proces. Po odłożeniu, jak skalarkę odłożę mikrę, wyciągam ten listek z tego akwarium. Mam odstawione 25, czyli akwaria o pojemności 25 litrów, 40 na 25 na 25. Temperatura, znaczy woda jest z tych samych dużych akwariów, wlewam normalnie wodę, wyciągam ten listek, daję do tej 25, daję od razu błękit metylowy w proporcjach takich, żeby woda przyjęła niebieski odcień, nie bardzo ciemny, nie jasny, taki średnio normalny niebieski, o jak tło na przykład w tych akwariach, mniej więcej taki kolor. Oczywiście na powietrzenie daję pod listkiem, żeby utleniało ikrę, wywołając ruch wody. Po tygodniu już jest wylęk. Skalarki są małe, ale od pierwszego dnia przyjmują artemię. Można karmić artemią od pierwszego dnia. Nie trzeba żadnych mniejszych pokarmów sztucznych i tak dalej, i tak dalej. To chyba wszystko. Życie, znaczy wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Życzę miłego oglądania. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.